jupkę i czerwiki kupywali. Przed północką na pewno zdążą. Zapoznane. Wydaje mi się, że przyjmiecie mnie do waszej wyszanowskiej gromady, tak jak mnie moja miła Weronka przyjęła. Nie od nas to zależy. Chłopak jest akuratny i dobrze wychowany. Miłe słówka nie tylko żonie, ale i teściowej prawi. Brud? Czułam przez skórę, że się moje ptactwo w waszym kurniku niesie. Czyż ty, Kasia, do reszty rozum straciła, żeby Wielki Piątek z takimi gadkami do sąsiadów przychodzić? Ja swój rozum mam i rachować umiem. U was miarowy koszyk jojek na Wielkanoc, u mnie więcej kur, a jajek połowa. To widocznie źle je futrujesz, że tak licho niosą. Nie pleć głupot, wszyscy wiedzą, że moje kury łowisz żrą i zielonego mają pod dostatkiem. Adzia wiedział, nie powiedział, a to było tak. Siała baba pak, nie wiedziała jak. Adzia wiedział, nie powiedział, a to było tak. W końcu trafił, ja trafiliśmy obydwa, a w środę rano służył ojciec Jano. Suszył ojciec, suszył ja, służyliśmy obydwa.
a czyją mo białą łatę na oku? A czy to tylko jedna krowa z białą łatą po wsi chodzi? Ale jedna szczególnie moją salaterę sobie podobała. Ty się nie prasuj o salaterę i nie o swojego leona, bo coraz ciśniej go w karstwie przyprowadzę i dół. Ty się łot mojego chłopa płoczep, lepiej popatrz na swojego zięcia, bo na wsi gadają, że ciągiem na leżance się wyleguje i gazety ogląda. To chyba dobrze, że czytać lubi. Bo czytania jeszcze nikt się nie dorobił. Ile to już młodzi na waszych garkach siedzą? A żeby cię pokręciło, że razu jedna! Bądź mi swoje podgórza powiedział! Myślę, że zadowoli każde podniebienie.